Panie i panowie, witajcie. Tu kapitan, zapraszam na kolejny odcinek poświęcony grom RPG. Dzisiaj porozmawiamy o grach i aplikacjach, które możecie dostać na swój tablet bądź też telefon. Ostatnia seria, którą zrobiłem na ten temat, odniosła dosyć, śmiem się powiedzieć, zaskakujący sukces, jak na kanał mojej wielkości. Dlatego teraz zrobimy odpowiednią kontynuację na rok 2019. Więc przed Wami top 5 aplikacji, które możecie dostać już teraz na swoim telefonie, smartfonie, tablecie i które możecie wykorzystać już dzisiaj, może już jutro na swojej sesji RPG, żeby urozmaicić, ulepszyć swoje doświadczenie, pogłębić imersję graczy i zastosować nawet jakąś nową mechanikę, której do tej pory jeszcze nie zastosowaliście. Także zapraszam, przygotujcie się. Gotowi? Jedziemy. Pierwszą aplikacją, którą chciałbym Wam polecić, jest, tutaj zabrzmie może jak zepsuta płyta, jest to Fight Club 5 do 5 edycji D&D Dungeons and Dragons. To na D&D będziemy się skupać, bo niedawno ukazała się na polskim rynku. Ja gram już w nią od dosyć długiego czasu i wiem, jak dobra, uniwersalna jest to edycja i jaką solidnym systemem zwyczajnie jest. Także o Fight Club już mówiliśmy i ponownie, zabrzmi jak zepsuta płyta, będę się powtarzał, nie będę się rozgadywał, ale jest to aplikacja, którą używam do tej pory. Mamy tutaj wszystko, co potrzebujecie, możecie w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich graczy, do wszystkiego, co mają, co potrafią, zdolności, zaklęcia. Wystarczy to tu umieścić. Dla tych, którzy dalej nie wiedzą, jak korzystać z ogromnego kompendium, które posiada ta aplikacja, wystarczy wejść tutaj w opcje, odnaleźć... Nie, źle. Wróć. Wchodzimy w kompendium, otwieramy tutaj import, odnajdujemy Dropboxa i z Dropboxa zgrywamy kompendium. Kompendium musicie oczywiście odnaleźć wcześniej na, polecam, jakieś forum, Reddit czy jakieś inne miejsca, gdzie możecie ściągnąć kompendium, bardzo rozległe. Jest kilka, wiem o dwóch miejscach, dwóch grupach ludzi, którzy aktualizują każdy dodatek, każdą nową aktualizację, które wypuści wydawnictwo Wizards of Coast i umieszcza właśnie w tym kompendium. Takie kompendium ściągamy na właśnie naszego Dropboxa lub inny serwis cloud, który obsługuje ta aplikacja i stąd pobieramy do naszego telefonu i mamy to jak w banku. Wiem, brzmi to jak to coś bardzo skomplikowanego, ale uwierzcie mi, nie jest. Zajmuje to dosłownie 10 minut i jesteśmy ustawieni na najbliższe parę lat grania. Więc polecam Wam to gorąco, serdecznie. Nie będę się rozgadywał o tej aplikacji Fight Club, ponieważ rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku. Teraz chcę Wam polecić ponownie, ponieważ wyszła na Androida, a ja ponieważ używam Apple'owskiego, tutaj jak to mówią niektórzy, bubla, to do tej pory niektórzy nie mogli dostać się, o kapitanie, masz tylko tego iPhone'a, ja mam tego Androida, nie mogę używać. No już nie macie teraz tej wymówki, ponieważ jest teraz na Androidy i polecam Wam serdecznie. Kolejną aplikacją jest Encounter Plus, czyli spotkania, rzeczy, które możemy spotkać. Bardzo fajna, ciekawa aplikacja, nawet w wersji bazowej jest darmowa. Możecie pobrać, rozszerzyć, dokupić opcję na przykład robienia zrzutu na ekran telewizora albo chyba dodatkowe potwory, czy jakieś inne opcje można dokupić. Chociaż na razie w wersji bazowej możecie umieścić, zaraz czekajcie, jak to się robiło, insert. Wkładamy NPC, na przykład jakiegoś NPC, jaki to możemy, na przykład szlachcic jest jakiś, mamy statystyki, mamy wszystko, ok, potwierdzamy, wrzuciliśmy jednego szlachcica i załóżmy, że ten szlachcic będzie walczył z bohaterem gracza, możemy wrzucić bohatera gracza, ja tu zrobiłem jakiegoś, czy to już był zrobiony, nie pamiętam, w każdym razie wrzucimy go tutaj. I mamy, że nasz bohater walczy z jakimś szlachcicem. Ten szlachcic, załóżmy, że ma kogoś do pomocy. Załóżmy, może mieć jakąś kozę do pomocy. Ma oswojoną kozę, którą poszczuje naszego bohatera. Czemuż nie? Start. Rzucamy na inicjatywę. Mamy inicjatywę. Pierwszy zaczyna szlachcic, później koza, na końcu jest na bohater. I jedziemy. Co więcej, możemy rozmieścić jeszcze, użyć możemy potwory. Zaklęcia możemy też zrobić, ale gwoździem programu tak naprawdę jest... O właśnie, ta opcja.
ta opcja, mianowicie możemy wziąć ołówek i narysować na przykład, że to jest jakiś budynek, tu są jakieś krzaczki, tu jest załóżmy nasz wóz z koniem, to jest mój koń. Rysuję palcem na telefonie, osądzajcie mnie. Tu jest nasz koń. Boże, nie, to nie będzie. To jest załóżmy nasz wóz. Cokolwiek, wiecie o co chodzi. Więc mamy naszego. Tu mamy kozę naszą, nie? Tu mamy, o, zmieniamy tutaj, zmieniamy na kozę. Koza może się poruszyć tutaj. O, mamy naszych bohaterów. Możemy wykorzystać naszych. Tą mapę. Jako tą matę, pamiętacie odcinek z matą, gdzie robiłem figurki, ustawiałem, gdzie się kto poruszy. Możecie użyć tej aplikacji, jeżeli wrzucicie ją z telefonu czy z tabletu na monitor, na jakiś telewizor, więc macie, wszyscy mogą zerknąć, obejrzeć się, a to tutaj pobiegł i zobaczyć jak to wygląda. W czasie rzeczywistym możesz sobie to uaktualizować, zaktualizować. I ty, mistrz gry, możesz namalować, namazać ładną mapę, czy ściągnąć sobie nawet jakiś plik, możesz pobrać, o ile wiem. Możesz pobrać, tak, nawet jakieś pliki i wrzucić tutaj tło. Więc możesz sobie zrobić bardzo ładne przed sesją, przygotować sobie tło walki, jakąś tam arenę, na której będą toczyli walkę nasi gracze. Więc bardzo fajna aplikacja. Nawet w wersji bazowej, którą właśnie na wersji pisano, nie ma żadnych bonusów. Możecie sobie to dokupić, jeżeli macie takie życzenie. Kolejną aplikacją jest, niech na spojrzę, Character Sheet się podejrzewa, że nazywa ta aplikacja, tak? Ładujemy. Tak. Bardzo ładna, bardzo, ale to bardzo ładna, aczkolwiek niezbyt praktyczna do końca aplikacja. Tu zrobiłem już taką, przed filmikiem nagrałem, zrobiłem postać, zrobiłem Josefkę, klikniemy na nią, mamy tu wszystkie parametry. To jest postać, która, to jest aplikacja, która jest bardzo ładna, ma bardzo wiele fajnych, bardzo ładnych animacji, aczkolwiek jest zrobiona troszeczkę tak jakby pod Dungeons and Dragons D&D, aczkolwiek nie wiadomo pod którą edycję, nie wiadomo po co, nie wszystko się tutaj zgadza. Mam wrażenie, że twórca, ktokolwiek robi tę aplikację, bardzo się przyłożył, aczkolwiek nie zajrzał nawet raz do podręcznika D&D, bo niektóre rzeczy są tutaj, które nie mają w ogóle miejsca, ani nie pojawiają się w piątej edycji D&D. Więc mamy tutaj level hit dice, to wszystko jest, awareness, nie ma takiego parametru, jest percepcja, szybkość, tak, inicjatywa, tak, inspiracja, to wszystko, tak, parametry się zgadzają, ale jest coś tak, na przykład, czekajcie, gdzie to mamy tutaj, mamy na przykład magię, możemy dodać magię, na przykład mamy, wybieramy zaklęcie, spell sloty mamy, możemy dodać kolejne zaklęcie, dodajemy zaklęcie, czekajcie, koszt, nie wiem co to za koszt. Okej, okay, tytuł. Możemy wybrać na przykład. Jest na przykład mana, coś takiego jest tutaj mana. Nie wiem do czego to jest mana. W D&D nie ma many, więc nie wiem o co tutaj chodzi. Są spell sloty, okej. Okay. Możemy wybrać na przykład, kiedy bierzemy ikonkę na przykład takiego zaklęcia. Więc jeżeli zrobimy zaklęcie jakieś bojowe, czy na przykład zaklęcie jakieś, które. Na przykład zaklęcie. Dajmy na to. Tutaj łańcuch, na przykład hold person, paraliż osoby, na przykład, to może być taki łańcuch, na przykład możemy się wbić. Albo jakieś leczenie, to na przykład jakieś ziółko możemy sobie wbić, mamy ziółko. Wpisujemy tytuł, leczenie run, boom, jest koszt, jeden spell slot, boom, i mamy leczenie run. Tu mam inflict wound, co wpisałem w zaklęcie, czyli możemy ranić albo kogoś leczyć, to też są zaklęcia właśnie z D&D. Zobaczycie sobie sami. Bardzo ładnie wygląda ta aplikacja, jak powiedziałem, aczkolwiek, tak jak wspominałem, nie wiem, czy do końca twórcy wiedzieli, co znajduje się w tej piątej edycji D&D. Niemniej jednak, to jak jest zrobiona, jak ładnie są animowane te rzeczy i to, jak fajnie wygląda, jest dużym bonusem do tej aplikacji. Więc jeżeli chcecie się troszeczkę pomęczyć i skustomizować, troszeczkę włożyć do swojej pracy, żeby stworzyć swoją postać właśnie w tej aplikacji, to Wam polecam. Ekwipunek mamy, widzicie, ja tu włożyłem tutaj, dałem swojej tej postaci jakieś rzeczy, żeby miałbym co pokazać. Możemy wpisać kolejne inne rzeczy, ale musimy ręcznie wpisać, bo twórcy nie umieścili tutaj żadnych rzeczy, czy się bali o prawa autorskie, czy cokolwiek, że nie umieścili tutaj nic z podręcznika, musimy sami wszystko wpisywać, tak jak powiedziałem. Bardzo ładna aplikacja, która, widzicie, możemy sobie portret wybrać, możemy sobie zmienić.
Troszkę w Baldur's Gate, notabene, trójka wychodzi. Najlepsze ogłoszenie E3. Zaraz po Cyberpunku. Więc widzicie, portretów jest sporo, możemy sobie stworzyć bardzo fajnego bohatera. Różne rasy, różne klasy. Okej, okay. To była ta aplikacja. Character Sheet, boże, jak to się nazywa. Aplikacja numer 4, którą będę chciał wam polecić, jest aplikacja, która się nazywa, niech spojrzę, D&D Spell 5e. Ta aplikacja, to wam chcę polecić, jest świetne. Dlaczego jest świetne? Czym to się różni na przykład od wspomnianego wcześniej Fight Clubu, gdzie możemy, jeżeli zgramy kompendium, to mamy wszystkie zaklęcia bardzo ładnie opisane. Otóż w tej aplikacji mamy podział na szkoły, klasy i rodzaje magii, więc co możemy zrobić? Załóżmy, chcę sobie zagrać, nasz mistrz gry nam powiedział, gramy jakąś kampanię mroczną, więc mroczna kampania, postać do mrocznej kampanii, wiem, nekromata taki jak z Diablo. Więc myślę sobie, co taki nekromata będzie miał za zaklęcie na pierwszym, drugim, trzecim, dziesiątym poziomie, prawda? Więc możemy sobie wybrać, mamy tu postacie, filtry, mamy filtry, proszę, klasa, więc bierzemy sobie specjalizację, wizard, proszę, jest. Bierzemy wizarda, filtr, podklasa, bierzemy sobie, gdzie jest nasz wizard, nie ma tu wizarda, inaczej, bierzemy sobie wizarda, o widzicie, dobrze, że ten problem spotkałem, więc możemy sobie podklasę też wziąć, my mamy różnych kleryków, więc to są dodatkowe zachęcia z kleryków, ale mag, wizard nie ma tej podklasy, więc po prostu co robimy, to wpiszemy sobie jeszcze raz tutaj, bo oczyściłem to właśnie, wizard i wpiszemy sobie szkoła magii, nekromancja, zamykamy to i mamy teraz wszystkie zaklęcia maga, który jest nekromantą, tak, i robimy search, szukaj, i mamy cantripy, chill touch, czyli chłodny dotyk, dotyk taki grobowy, i toll of the dead, dzwon umarłych, komu bije dzwon, jak ci bije dzwon, to słyszysz, że śmierć się zbliża. Mamy na pierwszym, to były cantripy, na pierwszym poziomie mamy, widzicie, jakieś fałszywe życie, ray of sickness, czyli promień jakiejś choroby. Na drugim mamy oślepienie lub ogłuszenie i mamy inne zaklęcia. Na trzecim mamy animowanie nieumarłego, więc możemy sobie robić własnych zombiaków, jakieś szkielety. To są tylko zaklęcia dla nekromancji, ze szkoły nekromancji. I on nam wyszukał tylko te, jeżeli nie chcemy tylko tych, możemy wejść tu ponownie, oczyścić wszystkie filtry i zaznaczyć sobie tylko zaklęcia dla, dajmy na to, dla jakiegoś, kto też już zaklęcia? Troszeczkę paladyni czasami rzucają jakieś zaklęcia na wyższych poziomach, więc mamy na wyższych poziomach tylko zaklęcia paladynów. Na przykład na z czwartego, może użyć Death Ward, ochrona przed śmiercią, świetne zaklęcie buff, który sprawia, że kiedy nasze hitpointy spadają do zera, rzuca się go przed walką, kiedy spadają nasze hitpointy do zera, to automatycznie po tym, jak spadną do zera, nasze hitpointy wskakują na jeden, czyli po prostu takie automatyczne autowskrzeszenie. Działa tylko raz i potem jak na kogoś rzucimy, działa przez 8 godzin, póki nie umrze i nie zostanie automatycznie wskrzeszony. Bardzo dobry buff, rzuca się go zawsze przed jakąś wielką walką, coś wspaniałego, polecam wszystkim. Więc paladini i na przykład klerycy mogą to rzucić. Więc tak jak widzicie, bardzo uniwersalna, bardzo fajna aplikacja dla wszystkich casterów, dla wszystkich magów, wszystkich graczy, którzy chcą się pobawić w zaklęciach, chcą porzucać czary, mogą wtedy odnaleźć konkretne zaklęcie z konkretnej szkoły, z konkretnej podklasy, z odpowiedniego poziomu, jak to widzicie, czy mamy na przykład, czy sprawdzić, które zaklęcia, czy wymagają koncentracji, to też jest bardzo ważne, czy to są rytuały, z jakiej książki, jakie księgi pochodzą, widzicie, jakie dodatku, poziom, bardzo, bardzo dobra aplikacja. Co więcej, co lepsze, darmowa. Można dokupić tam jakieś upgrade'y, ulepszenia, ale nie trzeba, ten bazowy poziom jest w sumie najlepszy, daje bardzo dużo, więc polecam. Ostatnią aplikacją, którą wam polecę, jest D&D Beyond. D&D Beyond to jest oficjalny dodatek, oficjalne rozszerzenie. Nie mam internetu. Nie mogę się połączyć. Więc to jest oficjalny dodatek od twórców Wizard of Coast, którzy zrobili, jak to się nazywa, ta firma D&D Beyond właśnie prowadzi oficjalną stronę, oficjalne rozszerzenie wszystkich dodatków,
Czyli wszystko, wszystkie te podręczniki, które możecie kupić w formie książki, możecie kupić też w formie online na tej stronie. Więc mamy podstawowe zasady, mamy podręcznik gracza, podręcznik... ja sobie tu ściągnąłem, widzicie, podręcznik, który jest darmowy, darmowy dodatek, nie kupowałem nic, ponieważ kupiłem dużo książek, a nie chciałem kupować je ponownie, więc to jest naprawdę, na dobrą sprawę, najlepszy czas dla was, jeżeli chcecie kupić iść w stronę online, taką stronę, jeżeli nie chcecie się bawić w przerzucanie kartek, jeżeli chcecie wszystko mieć na swoim komputerze, tablecie, telefonie, to idźcie po prostu w stronę D&D Beyond. Polecam wam to z czystym sercem. Często mają promocje, możecie użyć jakiegoś kodu z Critical Role, jak tam grają, często wrzucają jakieś kody lub jakieś inne strony, użyć jakiejś zniżki. Wszystkie zakupy, jest tu wszystko, Tak jakbyście kupili podręcznik, tylko że macie w formie cyfrowej. Nie mogę się tego nachwalić. Coś wspaniałego, pod warunkiem oczywiście, że wam to odpowiada, jeżeli chcecie mieć to w formie cyfrowej, a nie w formie książkowej. Więc macie tu wiele dodatków, kilka tych, które w ogóle nie użyły światła dziennego w formie książek. Możecie tylko tutaj dostać na tej stronie. Bardzo fajne, bardzo przyjemne. Tak jak powiedziałem, ja niestety nie korzystam, ponieważ kiedy to się ukazało, to ja już miałem większość podręczników. Nie chciałem drugi raz kupować. Ale jeżeli jeszcze nie kupiliście żadnego podręcznika, dopiero co wyszło D&D na polskim rynku, to jest, myślę, że bardzo najlepsza droga, jeżeli chcecie iść formą cyfrową. Minus jest taki, nie ma polskich wersji, przynajmniej na razie. Wszystko jest w wersji angielskiej, ale jeżeli wam to nie przeszkadza i chcecie mieć wszystko pod ręką na wyciągnięcie paluszka, w każdej porze dnia i nocy możecie kliknąć, wyszukać odpowiednią rasę, odpowiedni fit, odpowiedniego potwora, odpowiednie zaklęcie, którego szukacie, i możecie zrobić od po prostu tak, natychmiastowo. D&D Beyond jest dla was. Jak widzicie, tutaj mam ten dodatek, ściągnąłem sobie właśnie, możecie przeczytać sobie o jakichś rasach, na przykład o goliatach, rasę goliatów. Macie wszystko tutaj wyszczególnione, detale, przykładowe imiona, wszystko opisane w tej klasie, możecie sobie zakładki, coś wspaniałego, coś dobrego, jeżeli pod warunkiem oczywiście, że chcecie iść w stronę cyfrową, a nie w stronę, jak to mówią, taką namacalną, tak książkową, bo czasami, jak to mówię, przynajmniej dla mnie, nic zastąpi odpowiedniego podręcznika, który jest, macie w rączce, możecie go po prostu otworzyć, przekartkować i wyszukać tam to, co chcecie, to, czego potrzebujecie, tak? Tak, dobrze, panie i panowie, to będzie wszystko na dzisiaj, zapraszam do kolejnego filmika z tej serii, który ukaże się, nie wiem kiedy, kiedyś, mam nadzieję, że niedługo, także nie oddalajcie się, zostańcie w kontakcie, dajcie mi znać łapkę w górę czy w dół, czy ma się podobał ten filmik, czy też nie, rzućcie komentarz i polećcie filmik znajomym, zajrzyjcie do linku na dole, gdzie znajdziecie podobne filmiki, link do naszego Discordu, gdzie rozmawiamy na podobne tematy, i zapraszam na więcej, na ten kanał oraz na nasz kanał na Twitchu, gdzie robimy live streamy. Od czasu do czasu też rozmawiamy o RPG-ach, tworzymy kampanie, inne rzeczy, rozmawiamy o fajnych tematach. To będzie na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie.